Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, ja MC. Otóż z wami kolejny odcinek z gry See You Sam. Klasyczny, oczywiście, pierwsze starcie. Zaczynamy poziom gry, więc Zelsa jest to trzeci poziom, z którym nam się przyjdzie zmierzyć i lecimy przez tą grę jak burza. Dalej nie wiem, jak naprawić ogólnie to wszystko. Ludzie mówili, żeby przełączyć z tutaj w ustawieniach z Direct3D na OpenGL, ale jak próbuję dać to na full ekran, to OpenGL po prostu na full ekranie nie działa. I nie zadziała niestety. Także gramy na razie tak, graliśmy wcześniej. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych oczywiście tutaj bugów i tutaj przeszkód. Okej, okay, no to co, lecimy. Zaczynamy, wersja klasyczna oczywiście, tak jak mówiłem przed chwilą. Mniej więcej pamiętam, co się tutaj dzieje w tym poziomie, także spróbujmy oczywiście nie umrzeć. Tak jak mówiłem, oczywiście próbowałem. Pracowałem właśnie fixy. Każdy mówi, że właśnie zainstalował wersję klasyczną, czy to na Steamie, czy to na Gogu, czy gdziekolwiek. Każdy ma problem z tą wersją. Także nie wiem, czy nie przesiądziemy się w See You Samie drugim starciu na wersję nieklasyczną, czy na przykład na Fusion, albo po prostu na z wersji Gold Remaster. Ale raczej nie będziemy, może wersja z drugiego starcia jest po prostu lepsza. No, tu wejdziesz w ogóle? Ja pamiętam, że tutaj wchodzisz właśnie. Dobra, i teraz tak. Pamiętam, że tu było sporo właśnie sekretów dookoła. Coś mnie atakuje. Coś leci do mnie? Tak, tutaj, okej. Okay. Tu są też te główki latające, nie? Jak pamiętam, skąd ty się tu wziąłeś. Dobra, pójdźmy na dół w takim razie. Jak dookoła wszędzie słyszę, nie? Trochę przerażające. Tu jest pigułka. Tu ja aktualnie nie do końca bym chciał brać. Widzi mi się to, ale hej, weźmy, co się może stać najgorszego, no nie? Co się może stać? Nothing happened. Wejdźmy na górę. Nic się stało, tu jest sekretna chyba, sekretna przestrzeń. Tak jest, sekretne miejsce tutaj jest. Mnie zaatakują, czy nie? Jak myślicie? I są te latające główki. Ja ogólnie, powiem wam historię, wam sprzedam. Tych latających główek w sobie sami bałem się za dziecka strasznie. Nie mam pojęcia czemu, ponieważ coś, co nie ma ciała, do mnie leci, mnie atakuje? No, przerażające. Krótko mówiąc. I po prostu strasznie się bałem. No i co innego mam powiedzieć. Dobra, pierwszy sekret za nami. Oczywiście nie znam wszystkich, ale postaram się ogarnąć jak najwięcej. Oni się chowają tutaj gdzieś. Tu jest jeden. Jest też więcej. Chyba właśnie koma użył ogólnie, bo coś mi ukuło w nogę. Nie mam pojęcia, co to było, ale go przeskoczyłem. Zajmą i zawysą, to biną mi tak wieki, więc nie mam co się przejmować. Dobra, nie wiem, czy kolejni przylecą. Weźmy już tutaj te piguły, te pancerzyki. Nic się nie pojawiło, okej, okay, okej. Okay. A jak dookoła słyszę, byli na górze, nie? O Jezus, 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 gdzie? Byli na górze, faktycznie. On spadł do marzenia dostał. Co za koleś, dobra. Pum, 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 tam jest zdrowie, wiem jak je zdobyć. To pamiętam na szczęście jeszcze. Dobra, pamiętam, że w wersji klasycznej można fajny myk właśnie tu poziomie z kleami zrobić. Co mówiłem chyba przy tym odcinku. I to będzie mega fajne, mi się wydaje, jeżeli uda nam się to oczywiście uskutecznić. I tu poznamy też arachnoidy pierwsze. I dorosłego, i młodego, także będzie na pewno ciekawego. Słuchajcie, słyszycie? Ten krzyk właśnie teraz to był arachnoid. Może jeszcze raz będzie, poczekajcie. No, panie Gnar. To teraz był arachnoid. Chwila, bo to jest to serce właśnie i tu się wchodziło... Nie z tej strony, tu się wchodziło, dokładnie. I to są dwa miejsca, tu mamy tutaj dla speedrunnerów chyba sekret, jeżeli dobrze rozumiem. Tam. I mamy serduszko w tą stronę. Nie wiem, czy ja chcę iść z zakrętem speedrunnerów, po co tam wejdę i zobaczę, co tam jest i w sumie nic więcej. Hopsa, ukryte zdrowie. I tu chyba nic więcej nie było. O, oczywiście możemy tutaj przejść i poprzeskakiwać, ale wiecie, co mi się wydaje, że tutaj coś jeszcze będzie. Skoro gram daje możliwość tutaj przejść, to ja bym się nie zdziwił, gdyby tutaj coś było, ale no nie ma. Wejść możemy, jednak nie ma. Czy mi się wydaje, że w wersji HD tu jest pancerz jeszcze? W remasterze? Mogę się mylić oczywiście, ale to tylko moje spekulacje. Pójdźmy tą ścieżką, oblokujmy sekret, ale nie idźmy nią, pójdźmy normalnie. Ukryte przejście, okej, okay, ale idźmy normalnie oczywiście.
Patrzmy. Tutaj gra chce nam przeszykować. A, myślałeś, że mnie dopadniesz. Oh shit. Nie takie możliwości, panowie. A ja mogę nawet zebrać tego. Nie mogę zebrać pigułki w Serious Samie. Coś jest, Martin jest zepsuty, coś jest nie tak. Ma? Oho, ta pigułka tu ucieka, ja to pamiętam. Weźmy tą najpierw, może dostajemy w chip, może nie. Nie wzięliśmy. Nie dostaliśmy w chip przy okazji. Dobra, ja cię tutaj... Chodź tu. Sam się zaśmiał w ogóle, what? Dobra, ile was tu będzie? Ile ten spawnek tutaj jest, ma w sobie tych klejów? 5? Czy więcej? 5, okej. Tej piłki oczywiście nie weźmiemy, trudno się mówi, idziemy dalej. Kontynuuję naszą podróż. I tu będzie chyba Arachnoid pierwszy, nie? Tam się wydaje, nie wiem jak się do niego przygotować. Nie, zostajemy zamknięci z tego co pamiętam z dwóch stron. Tu właśnie było przejście z której strony, nie pamiętam z której dokładnie. No i dobra, no i próbujemy. Jest Arachnoid! Pochowamy się. Dobra, padł, nice. Nie będzie jeszcze tego biomechu przypadkiem? Może by był arachnoid młody. Oczywiście najlepszy design arachnoidów jaki był kiedykolwiek w Serious Samie. Don't fight me. Wszyscy jesteście w błędzie. Będzie kolejny. A tą ścianą tam. A, dostałem od bezgłowego, to nie, no jako czekaję w tym momencie. O nie, pomyliłem się, tutaj jest. Ups, w takim razie. Pyk! O, tu jest całkiem sporo w tym grobowcu. Skąd w ogóle arachnoidy w grobowcu? No fucking idea. Ale są tutaj. Cześć stary, ja wiem, że tu jesteś. Strzelasz? O, strzelasz jak najbardziej. Bez takiego daleka teraz ja mogę, mi się wydaje. Czy to będzie bardziej efektywniejsze? Oh shit! Ty mnie nie widzisz? O, stare gry. Stare gry. Mój Boże. Okej. Okay. Chciałbym uzupełnić amunicję, która jest tutaj. Siema. I tu jest sekret, tu jest, proszę bardzo, rakietnica. To się nazywa siła ognia. Nie będę używał napisu, bo to trochę zajmuje, po prostu będę wam po prostu mówił na głos, co on mówi, krótko mówiąc. To jakiś dziwny ruch w ogóle jest. Atakują mnie już? Czy co oni robią tam? Nie mam się tego powiedzieć, co się stało. To prawda, że można ich jak kaczki wystrzelać. To będzie chyba jeszcze teleport w którymś tym... W którymś tym takim... To się pali, nie wiem pojęcia, jak to się nazywa. Świeczniku? Nie wiem. A, to są te główki latające, no tak. Pamiętam, że jeszcze będzie chyba niewidzialna wersja, nie? Tych główek. Tu jeszcze serduszko jest schowane, jak pamiętam. A może ja pamiętam sekrety wszystkie, cholera wie. Bo to był jeden z moich ulubionych ogólnie poziomów właśnie go Zenzesa. Bardzo mi się zawsze podobał, jak można na nim ciekawe rzeczy zrobić, krótko mówiąc. Nie wiem, czy te główki są. U góry chyba, nie? O, tu jest gnar. Nic więcej nie ma. No dobra. Tam jakieś przejście było, ale to przejście nas nie interesuje chyba. Chyba właśnie nie chodzi o to przejście, o którym wam właśnie mówię teraz. Dud? Dud? Ktoś na dole? He! Co jest, stary? O kurwa, jak się zesrałem. Tu już musiałem przeklnąć. Tego się nie spodziewałem, żeby tutaj będą w tym miejscu. Fucking hell. Okej. Halo? Przepraszam bardzo, jest ktoś w domu? Ja z zapytaniem. Czy nie macie dość atakowania mnie przez tyle gier? To jest moje pytanie. To jest trzecia gra Serious Sama, którą na tym kanale ogrywam i cały czas zostaje w ciry. O rany Boże.
Bo to serduszko było gdzie? To serduszko jest tam, czyli muszę wejść. Bla, bla, bla. Okej. Okay. Czyli tędy, tędy. I będzie gotowe. Jak mi się ogólnie podoba seria? Bo mi się podoba bardzo ogólnie. Cały serius tam zawsze mi się podobał. I uważam, że dwa odcinki jak na razie oczywiście na poziom są... na poziomie. Aha. Ukryte zdrowie. Zajebiście. Ops! Nie chciałem spadać. Mi się wydaje, że aktualnie dwa odcinki na poziom są ok, dopóki te dłuższe poziomy się nie pojawią, które będą oczywiście zajmować cały odcinek. Przecież na przyszłość oczywiście ja się już pogubiłem, nie wiem gdzie idę, nie wiem po co tu w ogóle ta półka jest. Ale jest. Dun 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 dun. Oczywiście no, grabowie z MZS-a i Dolina Królów, kolejny poziom, który będziemy grali. Dolina Królów się nazywa chyba ten poziom. Są poziomami dłuższymi oczywiście już od poprzednich, ale dalej są takimi, które można łatwo, szybko, w 15 minut około pierdyknąć. Więc nie jest to ciężki. Na czwartym poziomie będziemy mieli bossa pierwszego, w końcu. Pamiętałem o was. Tylko patrzyłem ciągle w górę, bo mi się wydawało właśnie, że... Pamiętałem, że w którymś momencie będą po prostu u góry czekać na nas, nie? A, myślałem, że szczęść od razu. Nawiodłeś mnie. O, dwóch miejsca, widzicie? Ja tylko patrzyłem do góry wcześniej. Za nami jest, za nami jest, za nami, za nami, za nami. To jest bardzo prosta, ale efektywna zmyłka, nie? Jeśli chodzi o gry, za nami jest Arachnoid. Dobra, panie, jedna rakieta gdzie nie ma. Nie? Co? O Jezu, lepszony w wersji klasycznej. O my gry. No tego bym się nie spodziewał po tobie, naprawdę stary. A, nieźle. No i tych starych wersjach po prostu nieważne ile terenu jest pod nimi, zawsze będą płasko leżeć nawet w powietrzu. A w nowych Sirius sama już spadają z góry. To jest ważny detal, który trzeba zauważyć. Okej, okay, kolejny pancerzyk, kolejny przeciwnicy, więc... trzeba się uzbroić, nieśmiertelna strzelba. Teraz wiecie, czemu strzelba jest po prostu zajebista w Sirius samie. No, pokonuje największe ścierwo, które się pojawi. Mój Boże. Tak ja przynajmniej miał zawał któregoś dnia. Jeżeli już nie przeprawiła. Dobra, tu musimy wejść ogólnie, ale to nie koniec naszej podróży tutaj, ponieważ mamy tu już sekrety jeszcze, z tego co pamiętam. Na pewno jeden. I to nie wiem, czy właśnie nie jest tym świecznikiem teraz tu będzie. No nazwę świecznik, nie wiem jak to się kurwa nazywa. To pamiętałem się, pojawicie. Więc jest sobie jakiś... po prostu taki wystraszony. Dobra, gdzie? Bo bierz świecznik ogólnie i nad nim takie... takie świecidełka są po prostu, które wskazują po prostu teleport, nic więcej. Tylko nie wiem gdzie, nie wiem w którym to będzie. Na pewno w tym pokoju. Albo wcześniej, albo się mylę. Raczej się nie mylę, bo wydaje mi się, że właśnie będzie takie coś gdzieś tutaj w którymś. Tylko w którym i gdzie? Nie było w tym, albo w tym? Nie tutaj. I nie tutaj. To ja mam pytanie, jak tam się dostać. A chwila. To chyba było inaczej. To było chyba inaczej. Nie było tutaj czegoś przypadkiem? Nie. Nie było. Mi się wydaje, że jest gdzieś ciemne przejście ukryte. Nie tutaj przypadkiem? Tak, tutaj. Jest ukryte przejście. O, proszę bardzo. Pyk, pyk, pyk. Zajebiście. Do Tomiga, którego byśmy wcześniej zebrali. I tu jest przejście. Kompletnie mi się pomyliło. Wskakiwanie na świecznik, a teleportacja ze świecznika. My bad, my bad. Mamy sporo zdrowia i sporo pancerza. Naprawdę, naprawdę dużo. Wow. No i mamy teraz naszego Tomiga, już trochę uzbrojonego bardziej niż byśmy mieli wcześniej. Także to jest zajebiste. Okej, okay, nie wiem czy pominąłem jakiś sekret. Chyba nie pominąłem nic. No ale pewnie tak pominąłem, więc. Tu jest dwójka. Dopiero, a my mamy z pierwszego poziomu. Dopiero tutaj byśmy ją zdobyli. Chyba, że jest jakiś sekret wcześniej z nią, którego ja oczywiście nie znam i pominąłem. Gdzie jest kamikaze? I kamikaze trzeba bardzo uważać. To jest pierwszy przeciwnik, który musimy rozwalić zawsze. Dlaczego? Ponieważ nie możemy przed nim uciec tak jak w nowych częściach. Oj, to było chamskie, bo się zespił na nas. No i znowu, to jest mega chamskie. Trzeba pamiętać w tych starych częściach, gdzie są kamikaze, gdzie są ich respy, nie? Żeby się nie zdziwić potem.
A, chciałem to ominąć, nie skręcił mi w powietrzu. Ale lecą gnary. Na spokojnie. A ty od czego dostałeś? Lol, okej. Okay. A, od tego, bombiarza, okej. Okay. O, jak padacie pięknie, o, jak padacie pięknie. Oj, oj, oj. No. Za mną się zespił? Gnaj. Dobra. Tu trzeba pamiętać, na pewno trzeba pamiętać. Jak wyjdziecie do jakiegoś pokoju, pamiętajcie, gdzie są spawnery. Taka jest moja rada. I nie wiem, czy się nie pojawiali przypadkiem dopiero jak dwójkę byśmy wzięli w nowej części, a nie od razu. Takie... Uuu, mam przeczucie! Chciałbyś mnie dotknąć? Nie ma takiej możliwości. Tak, maleńka. Okej, na spokojnie. To jest tylko nie trik, który można zrobić. Nie wiem, czego robić teraz, ale wiecie co? Póki tam jest zamknięte, chodźmy, spróbujmy. Trik, który ogólnie ja odkryłem kiedyś sam. Ciekawostka, nie z internetu, bo kiedyś internetu nie było. Tylko musi dobrze tutaj skoczyć. A, źle skoczył! Źle skoczył! Chyba nie zostanie mi jeden, a przynajmniej nie spróbuję zostać mi jeden. Ja tylko kamikadze, niedobrze. No jak klija można wskoczyć do niej, krótko mówiąc. Więc to jest bardzo fajne. Ale nie wychodzi, jak widzicie. Bo to jest ciężkie do zrobienia. No, wszystko wskakują na górę. Trzeba idealnie to wyliczyć, nie? Żeby nie wskoczyły na górę. O! Na, prawie się udało! Oni mnie zabiją, zanim mi się to uda. Chyba F6 tu walnę, jakbym miał umrzeć przypadkowo. Au, 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 a mnie złapały. Chyba, nie został jeden niestety, bo cały czas się respią nowe. E, tu jestem! Dobra, spróbujmy. Czy ja nie mogę na niego wskoczyć? Czy... A to jest kara, czy co? Nie wiem, nie wiem, ale chodzi o to, że da się tam w wersji... Chyba, że to spatchowali. Dało się w wersji klasycznej, ja to pamiętam, bo ja to zrobiłem milion razy. Dało się w wersji klasycznej wskoczyć tam na górę. Naprawdę się dało. No tego nie pokażę niestety, bo mi się nie udało. Ale zauważcie mi na słowo, że się naprawdę dało. Ktoś może mi potwierdzić w komentarzach, czy faktycznie tak było, na przykład Kamil. No ściana mnie pokonała w tym momencie. Głupia ściana. Dobra, masz hopery, idźcie stąd. Tu pojawi się ogólnie Big Daddy Arachnoid, czerwony niedługo, więc musimy się innować z tym. Nie użyłam już Tomigana, mam go bardzo mało. O, jest! Big Daddy Arachnoid! Z nim już nie jest tak łatwo, jakby się wydawało. Bo on jest już poważnym przeciwnikiem. I tak, jest bossem w Serious Samie 3 na drugim poziomie. Tak jest, żebyście wiedzieli. Jest zwalony. Zajebiście, Arachnoid dorosły. No po prostu jest większy, jest czerwony, a mały jest mniejszy i żółty. Po prostu reskin, ale i tak dalej wyglądają zajebiście. Łatwo je rozróżnić. I żółty i czerwony to po prostu są kolory arachnoidów, ok? I tyle. Ok. Kończymy trzeci poziom. 20 minut na liczniku. Zagramy sobie jeszcze jeden poziom. Po 18 minut to jest mało minut na odcinek. Moim zdaniem mamy drugi element, którym jest plus. Yes! Elegancko. Okej. Dolina Królów. Przynajmniej pierwszy boss. I zachowam sobie tą migrenę, bo się bardzo przyda tutaj, krótko mówiąc. Tu mamy wciąż amunicję, jakbyśmy chcieli, także o amunicję się nie martwię. Lecimy. Zobaczymy, jak szybko uda mi się rozwalić Dolinę Królów. Jest z moich też ulubionych poziomów. To jest ogólnie każdy poziom praktycznie to jest mój ulubiony, więc nie zdziwcie się. Dobra, czekaj, mi się broń zmieni. Nie jeszcze, że po prostu na tą samą broń zmieniłem. I mi się nie zmieni. Dobra, ja tego rozwaliłem tym, bo wiedziałem, że mam mało życia. Przestaniesz we mnie naparzać, typie? Boże. Czy to będzie kamikaze z nabyku? Chyba tak. Słyszę byczka. Czy będzie kamikaze na nim? To jest bardzo interesujące. Ja się chcę tego dowiedzieć. O, leci już byk do mnie.
I on przyjmuje, no, strzałów na siebie, fucking hell. Ale fajnie, że ten byk jest taki fizyczny, że nie mogę przez niego przejść. Detal bardzo fajny, na stałe oczywiście lata. Panie bombiarz, dobranoc. Alright, no to po kolei. Tu będzie byczek z kamikadze. Przynajmniej powinien być. Jest. Tylko nawet nie wzruszyło. I tu poznamy... Nie, biomechanoidy już poznaliśmy oba rodzaje, bo z sekretu oczywiście. Ale tu pierwszy raz byśmy poznali naturalnie czerwone biomechanoidy, także... Interesująco, interesująco. Biomechy już do nas idą, a my sobie pójdziemy po pancerz. Oczywiście będzie atak. Bo jakżeby miał nie być. Ale miałeś paść. Wow! Wow, 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 wow! Łopie! Ale tu idą oczywiście. Biomechanoidy nasze. Opłaca się z tego nawalać? Niekoniecznie. Opłaca się z tego nawalać. No i w tej części bardzo łatwo ich lasery ominąć, także... Już wiecie, czemu ja zawsze skakałem. Jak nagrywałem czwórkę i trójkę. Jak nawalały do mnie biomechanoidy niebieskie. Bo bardzo łatwo je ominąć, krótko mówiąc. Okej, okay, teraz przyjdą czerwone, a potem przyjdą marszhopery w dużej ilości, tak trzeba się pilnować. On drzewo rozwala jak idzie. Chłopcze, I don't care. Chłopa nic nie obchodzi. No i w tej klasycznej części strzały tych czerwonych biomechów są po prostu zabójcze. Każda jedna rakieta, która was dotknie, jest zabójcza. One są bardzo szybkie. Zasięg wybuchu jest znacznie większy niż w nowych częściach. No to bardzo niebezpieczne, krótko mówiąc. Jest tylko jeden, żeby pokazać dominację, nie? Taką typową. Nie wiem, czy to jeszcze nie będzie Aldurian zielony. Bardzo możliwe, że będzie. O, idą skoczki właśnie. Bardzo duże ilości, także... Trzeba się pilnować. Jest fajny oczywiście motyw, możemy się wyciąć na sam początek poziomu. Ale w takiej fajnej linii się ustawiam, te powoli będą chodzić, idle. I to jest mega fajne. Nie, z tyłu się nie pojawią. Dobra, no i klikamy sobie je po kolei. Tu amunicję nie możemy zmanować, bo właśnie po to trzymam amunicję, żeby ją tutaj zużyć. There we go. I jest czyściutko. Powinien się jeszcze tutaj Aldurian pojawić, ten co takimi zielonymi kulami strzela. Nie jestem pewny. Sprawdźmy. Kamikadze jeszcze leci. I byk skądś. I jest, tak jak mówiłem, jest. Dobra. Okej. Okay. Chyba wszystko naraz. Bardzo mi się to kombo nie podoba. Niesamowicie. Wspomniałem, że są kamikadze tu jeszcze. O, wszystko naraz. Ominęłem jedną kulę. Nie wiem, co się teraz się stanie. Chyba byczek leży. A te kule muszą... Czy słyszeliście kamikadze z tyłu, jeżeli macie słuchawki? Ja słyszałem jednego z przodu, tego z tyłu. Interesujące, interesujące. Bo zaraz mi amunicji braknie, ale no biggie. Możemy się po amunicję wrócić zawsze. No i teraz słyszałem znowu byka z tyłu. Coś z tym audio w tym sobie jest zepsute, albo u mnie jest zepsute audio. Chyba ten typ musi umrzeć. Zaczyna mnie denerwować. O! Okej. Padł, dobra. Okej, wszystko padło. Huh, a mój tytuł moment, nie będę się w sumie wracał. No i teraz czeka nas boss fight. Boss fight jest prosty. Jest większa wersja po prostu tego Aldurian'a. No i nie jest taki ciężki stary ten boss fight. Zobaczycie ogólnie, o co chodzi. Jest bardzo fajny, bardzo dynamiczny, bo dużo się dzieje ogólnie w nim. Mimo, że ataków nie ma jakichś skomplikowanych, ten boss, który się pojawi. Ale zobaczcie sami, że pojedziemy sobie bez problemu. I tu pierwszy raz oficjalnie dostajemy wyrzutnię rakiet. No oczywiście normalnie mamy ją w sekretu z pierwszego poziomu aż, także... No i jeszcze z grobowca AMZ-a też była sekretna wyrzutnia rakiet. Lecimy! To się nazywa siła ognia. No i lecimy! I to jest Aldurian Górski, z tego co pamiętam. Miękka faja! Czekaj, mamy tyle rakiet. Powinien już paść. Nie? Jeszcze dwie rakiety i padnie. I to by było na tyle.
Au, 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 au. Robi się poważnie. Robi się poważnie. Okej. Okay. Komnaty Horusa, okej, okej. Górski, tak. To był zwyczajny, to jest górski. Jeszcze jest odmiana szara, z tego co pamiętam. Ale gdzie, co i jak ona występuje? Nie wiem. Wiem tyle, że jest odmiana szara. Okej, okay, teraz ogólnie musimy, mam mało zdrowia, musimy zdobyć Ang, który będzie na środku. Jest Ang, widzicie? Na środku. I teraz tak, po lewej i po prawej są guziki, które musimy kliknąć. Okej. Okay. To też jest kolega. I na lewo jeszcze jest kolega. Słyszałem cię. Ciebie też. Oho. Lecą główki do nas. Spadaj. Odczepicie się. Please. Jeszcze nie lubiłem tego dźwięku, które one wydają jak gryzą. Nienawidziłem tego dźwięku, jak one gryzą. Tego. Nienawidziłem tego dźwięku, jak byłem mały. Dalej w sobie jest taki nieswoje rzeczy, jak go słyszę, nie? Gdzie on jest? Tu podszedłeś. Co za koleś. Czemu to jest Sirius Arachno normalu jedna rakieta i małego Arachnoida nie ma? A w tej nowej części potrzeba znacznie więcej. Dobra, idź się utop, typie. On daje te kule, może wypuszczać niestety. Właśnie. Gdzie on jest? Się utopił, czy on tu jest jeszcze dalej? Utopił się. Dowody nie wchodzą, tam są ryby, także podziękuję. Okej, okay, i to był Enter, prawda? Czym się używało? Okej, okay. nie. Okej, okay, kółkiem się używało, tak samo jak się wzywało Netykte. Okej. Okay. Gdzie on jest? Pod wodą nie strzela, został mi tylko dźwięk jego tutaj. Super. Czy w ogóle wyjdę sobie, jeżeli będzie cały czas żywy? Mam taką nadzieję, że nie będą się tam wchodzić teraz. O-o. O-o. Hey guys! Czy jest to obrażenie, jak spadają z góry? Co za tępe pały? On przeżył, niestety. Dobra. Nie strzelać we mnie, tępe dziady. Au, au, au! Jesus Christ, man. Calm the fuck down, William. Pancerze się przyda na pewno. Mam nadzieję, że nie muszę go strzelić, nie? Ale spróbujmy. On tam jest, okej. Okay. Czy ja go muszę rozwalić? Bo on żyje cały czas. Już nie żyje? Chyba już nie żyje. Nie, już żyje dalej. To gdzie on jest? Halo? Panie! I skąd wyleci ta kula? Pff, nie mam pojęcia, gdzie on jest. Okej, okay, może nie będę musiał go rozwalać. Who knows? Sprawdźmy. Co teraz się stanie? Nothing happened. I'm out! Bye! Oh shit, to Arachno i śpi, no ta. Zapomniałem. No i tak się obudzi. Nawalamy go, a co? Trzeba mieć dwa dźwięki, aby dwa się pojawiły, nie? Strasz mnie. Tu się nie na normalu pojawiał, tylko Clear, który po prostu wyskakiwał za drzwi. Coś mi się kojarzy, że chyba tak. Wspomniałem, że Dolina Królów to jest troszeczkę dłuższy poziom niż tylko ta przeprawa i ten Ang. Także to trochę nam jeszcze ten poziom zajmie. Nie dużo, ale troszkę na pewno. Bierzemy strzelbę naszą ukochaną. Co nami się pojawili przeciwnicy! Ta pieprzona głowa! To był przerażający widok teraz! Gra trzeba tu logować. Mówię, próbowałem wszystkiego. A nie podziałało nic, więc poradzimy sobie tak jest teraz, nie? Plus im większe lagi, tym większa celność, pamiętajcie. Gdzie jeszcze? Gdzie, no gdzie, no gdzie, no gdzie? Nie zobaczyłem, mam sekretów ogólnie. Mogę zobaczyć jeszcze sekrety...
8 na 8! Nice, kiedy jestem ze sobą rozwalony. No to jest oczywiście część, którą ja znam najlepiej i najbardziej, także to nie powinna być niespodzianka, że tyle sekretów znam. Tu nawet nie wiem, ile zdobyłem, nie ile zdobędę. Nie sądzę, żebym zdobył dużo, więc... Chyba jeden do końca. I koniec. Zaczął rozwalić ich, żeby się dostać dalej. Ile grę ten marsz hopperów? Czy gra z hopperów, czy jak to się tam one zwą? To poużywam, bo na tym poziomie zdobędziemy Tomigana, to już sobie przypomniałem. Jeżeli dobrze pamiętam, raczej tak. Dobranoc? Miło było? Okej, przez ścianę tego, ścianę ciemności, nie wiem czy przejdziemy. Raczej tak. Siema. O, chłopie. O. Prawie plus jeden. Myk. Siema. Ty mnie nie przestraszyłeś, ty też nie. Ty już tak. Coś dalej do tych głów mam. Strasznie. To jakieś takie PTSD mi się wyrobiło przez lata, wiecie? Niedobrze, bardzo niedobrze. Bardzo mnie to nie cieszy. No, tu mi FPS-y spadają, ale no, mówię, przeżyjemy, wszyscy damy radę. Dobra, na spanu, czy mu się nie rozbryzgnąłeś? Ja nie wiem. Ale okej, mamy dwie drogi. Mamy drogę na górę, mamy drogę na dół. Pójdziemy pewnie na górę. Mamy do zdobycia. Tu jest papirus. Ale wcześniej chyba też się zdobywało coś. Jestem przekonany właśnie wtedy, co mówiłem, że... Jak te dwa kleje się pojawiły, nie? Co wbiegły do nas. Jestem przekonany, że tam coś było. Przekonany. Księżycowe góry, księżyc... A właśnie, czy my z tą pójdziemy na księżycowe góry? Chyba to jest ten poziom, gdzie jest ukryty poziom. I możemy spróbować tam się dostać w sumie. Cześć, skoczki. A, dwa na raz. Cwaniaczki, nie ma takiego bicia, synek. Dobra, a jak to i to jest inna sprawa już. I klej z tyłu, to było bardzo clever. Bo nie wiedzieli, że ja się wycofam. Jest jeszcze jeden, czemu się pojawiłem z tyłu? Oni wiedzieli, że ja się wycofam. To było bardzo clever zagranie. Naprawdę. Typie. Coś jeszcze tutaj jest? Mam nadzieję, że nie. No okej. No, ma... O, coś z tyłu idzie do mnie. Nie, myślę, że to jest zielony ten bez głowy. On był tu na prawo. Tak jest. Tu jest ściana ciemności. Możemy przez nią przejść w sumie. Pokażę wam co tutaj jest, nic szczególnego. Nie, musimy tu przejść, tak. Przepraszam bardzo, jest trochę gepi. Ale musimy tu przejść, cały poziom laguje. To nieważne, poradzimy sobie i z tym. Mówiłem, próbowałem to naprawić, ale fiksów na internecie nie znalazłem nigdzie. Jeżeli drugie sesje działa tak samo, to I am so sorry. Ale klasik jest klasik, klasik jest klasik. Na starych komputerach też kiedyś to nie działało, jak to wyszło, prawda? Więc wiecie, ale ich leci, słyszycie? Oh god! Oh god! Oh god! Oh god! Zabiłem go na totalnych lagach. Ale to nie koniec ich. Został się jeden. Możemy teraz tu przejść, tu będzie fajna walka w środku tego. Starałem się zbierać wszystko, ja sobie pewnie zapominałem, że jakiś sekret. Bo tu komnata bez sekretu to nie jest Sirius sam, nie? O, to rozgrałem nawet, gdyby mnie to sobie byłoby zajebiście. No come on, przecież strzeliłem prosto w niego. Dzwonię na policję. Gdzie? Big Daddy Arachnoid. Nie, ja się z tobą nie zamknę, stary, zapomnij. Odmawiam. No dobra, to lecimy w takim razie. Chodźcie tu z łamasy. Chodźcie tu z łamasy. Znaczy miałem tu wyzwanie takie sam dla siebie, żeby tu nie dostać od nikogo. No już dostałem to. Mam wywalone. Ale zawsze miałem takie wyzwanie, żeby nikogo nie dostać, nie? To by się nigdy nie udało. Tak, ja sobie własne sam dla siebie wyzwanie ustalałem. Fajnie byłoby, gdyby tu był ten osiągnięcie za to. To byłoby zajebiste w sumie.
Gdyby krocie takie coś dało. No ale nie dodali niestety, więc. Tylko na tyle was stać? Tylko na tyle was stać? O o! Będzie uch pewnie. No, ja pierdolę. O kurwa. Ale tu się nie dostaną, to dobrze. O, jak to idziesz, no to super, świetnie. Kurwa, dwóch? A! Shit! Cześć stary, smacznego. Żyj ołów, skurwysynie. Chyba strzelają we mnie, nie mogą mnie trafić. O, teraz trafiają obydwoje. Będziemy tego naparzać. Dobra, ten leży. Ten gdzie polazł? Tu za ścianą jest. Widzicie? Nice! Elegancko. Bez obrażeń, jako takich dużych, także nie jest źle. Tu jest guzik, użyjmy go. Po czemu nie? I teraz tu są wielkie kolce, które musimy tutaj, krótko mówiąc, zamknąć. Główka, tak. Bo nie widziałem, żeby ktoś szedł. Tu jest guzior. Nie chciałem na tej X, chciałem guzior kliknąć. I te kolce się chowają. I teraz możemy tam wpłynąć, zapytać Ang i nie umrzeć. Przede wszystkim. To jest taki plus, jak kolce się chowają. Się nie umiera. Tu pamiętam jeszcze jeden sekret na pewno, który możemy zebrać. No, bierz to. Dobra, no i to się teraz, widzicie, przesuwa na dół. Nie, przesunęłoby się na dół. Mi się wydawało, że to się przesuwało regardless, czy schowaliśmy kolce, czy nie, ale najwidoczniej się myliłem. I tu jest nasz Tommy Gun, kochany, jak widzicie. Już w pełnej krasie dla nas dostępny. I teraz tak, pojawiają się skoczki. Tutaj. No i zawsze tutaj się ustawiałem w kącie, tu gdzie jestem teraz. I strzelałem w ten portal, żeby się nie pojawiały na bieżąco. Ale tu widzę, że to nie jest aż tak... takie możliwe, widzę. Mhm. Jak się skończą, to dam wam znać, nie? Tu pamiętam jeden sekret na pewno. Bo trochę ich tu jest niestety. Dobra, to się nie uda. Mój plan się nie uda. Mój plan się nie uda. A już się skończyły? A, to myślałem, że ich więcej tutaj będzie. Jednak nie. Biorę pancerz, jak stąd już nic nie powinno wyjść. Sekret jest u góry tam. Zapytacie się pewnie, hej Mateusz, jak tam się dostać? A ja wam powiem, myk, tu jest stopka, którą się można wybić. Czy tu jest sekret jakiś? Chyba jest, już nie, ale tu otwieramy. I jest kleta, dzień dobry. I teraz tak, skaczemy tutaj i musimy tu wylądować. O Jezus. No właśnie, ale trzeba uważać, bo dostajemy tutaj obrażenia i to niemałe. Bo to jest stary Sirius Sam, tu się dostaje obrażenia. F6. Mam! Zajebiście. I teraz jak stąd zejść, żeby się nie zabić? Że tędy? O! Udało się nawet, patrzcie na to. F6 znowu. No i to jest chyba koniec Doliny Królów, także mamy... dwa poziomy znowu w jednym odcinku. Około 40 minut mamy odcinka, także... Ale to jeszcze nie koniec tutaj. Zapomniałem, że jeszcze musimy dojść do Księżycowych Gór. I ja bardzo chcę tam dojść, a tam się dostać jest ciężko, jeżeli tego nie zmienili. Jeżeli tego nie zmienili, będzie mega ciężko. Jeżeli to zmienili, będzie mega prosto. Kolejnym oczywiście mamy element, to jest trójkącik. Możemy teraz grać w orkiestrze na trójkącie. Pata, 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 pon. Pon, pon, pata, pata. Dobra, no i teraz tak. To jest ciężkie ogólnie, żeby tutaj się dostać. Jeżeli oni tego nie zmienili. Podkreślam, jeżeli oni tego nie zmienili. Rozwalamy ten kamień i leci platforma, którą musimy wskoczyć i dostać się na drugi, z drugą stronę mostu. Problem polega na tym, że jak przejdziemy to most, się urywa i tam jest ogólnie sekretny poziom, na który chcę pójść. Klikamy F6 po raz kolejny. No i rozwalmy to. No i spróbujmy. Nie udało się, okej.
Wczytanie. Szybkie wczytanie. Tutaj. Tak jest. To jest mega ciężkie tu się dostać ogólnie, ok? Nie oceniajcie. No jak? Chyba już dupa, co? Jest, udało się! Sukces! Sukces! Udało mi się, bez żadnego cheatów. Ani żadnego takiego. Bo ogólnie w nowych wersjach, jeżeli nam się tego hawahadła nie uda ogarnąć, albo nawet go w ogóle nie ma, zamiast tego rozwalimy kamień, pojawia się portal, który nas teleportuje tutaj. Czy to jest lepsze, czy to jest gorsze? I don't know. No ale tak jest. I mamy sekretny poziom. Znalazłeś sekretne miejsce księżycowe góry. Tak, jest. I mamy sekretów 3 na 4. Pominąłem gdzieś sekret, nie mam pojęcia gdzie. Shit. Trudno się mówi. No i mamy księżycowe góry. Cóż, wygląda na to, że to nie tylko legenda. Źródło niby naprawdę znajduje się w górach. Cieszę się, że je znalazłeś. Przejdźmy się i naczęliśmy tym widokiem, ale ostrożnie, wydaje mi się, że nie tylko my je znaleźliśmy. Oczywiście potwory tutaj też są. Dobra, kolega 1 i kolega 2. Witamy w Księżycowych Górach, gdzie była jaskinia, którą żeśmy nagle jej nie ma. Ale tak, panie i panowie, Księżycowe Góry. Zapisujemy grę, może być nowa. I dziękuję wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć i pa, i zapraszam was na kolejne odcinki Siriusa klasycznego pierwsze starcie. Trzymajcie się, pa pa!